Witajcie, Ancymona, jestem Matt. Ja dziś tylko kilka słów. Ostatnio jest bardzo głośno na YouTubie, na temat dramy między D-Streamem a Linis a Diendrisem. Jakaś tam sprawa łóżkowa, ogólnie wywlekanie spraw prywatnych do internetu. Ale prawda jest taka, że jak ktoś jest osobą publiczną, czy to jest YouTube, czy to jest Twitch, czy to jest cokolwiek, to takie rzeczy będą się działy się już wcześniej i w przyszłości na pewno też będą miały miejsce, ale tak wygląda internet. Ale oczywiście w komentarzach ludzie piszą standardowe JD, pojawiają się specjaliści, jak to nie powinno tak być, jak to nie powinno tak wyglądać. Oczywiście pojawiają się również komentarze, które wspierają tego Diendrisa, żeby się trzymał, żeby jakoś sobie tam poukładał w głowie, żeby na spokojnie to wszystko ogarnął. Ale myślę, że najgorszą rzeczą w tym wszystkim, taką naprawdę, znaczy najgorszą, najsłabszą rzeczą, taką paradoks, hipokryzja, najsłabsza rzecz w tym wszystkim jest taka, że niedawno pewien YouTuber, nie będę mówił po ksywach i tak dalej, ale niedawno pewien YouTuber, o którym na pewno wiecie i domyślicie się, o kogo chodzi, była z nim afera, że coś tam zrobił swojemu dziecku, albo zrobił nienarodzonemu dziecku, i że coś tam się z dzieckiem stało, nie? Jakieś tam usunięcie, ja nie wiem. I ten YouTuber był bardzo, bardzo, bardzo wściekły na to, że jak ludzie w ogóle mogą wywlekać takie sprawy do internetu. Czemu nagle wszędzie pojawiają się specjaliści, którzy mówią właśnie o tym i o tym, że tak naprawdę wtykają nos w nie swoje sprawy, że tak nie powinno być, że to jest tylko internet, że oddzielajmy życie prywatne od życia internetowego. A w tym momencie zrobił najgłośniejszy i najdłuższy materiał na temat tej całej dramy. Nie wiem, co o tym myśleć. To znaczy, ja wiem, co o tym myśleć, ale myślę, że większość z Was będzie myślała podobnie. Jeśli myślicie inaczej, napiszcie koniecznie w komentarzu swoją opinię na temat tej całej sytuacji, ale według mnie najsłabszą rzeczą, jaką można zrobić, jest, że najpierw potępiasz coś, najpierw potępiasz coś naprawdę, tak na maksa, bo dzieje się jakaś krzywda tobie i mówisz, że tak nie powinno być, że ludzie nie powinni się w ogóle wpieprzać w twoje sprawy. A miesiąc później, nawet niecały chyba miesiąc później, robisz dokładnie to samo i to nawet nie w komentarzu, tylko kręcisz osobny materiał, żeby poddać analizie całą dramę i żeby wyciągnąć wszystko, co tylko możliwe i wszystkie możliwe informacje z tej całej dramy. Mega słaba akcja i tyle ode mnie. Pamiętajcie, o co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześci. Be. Nie wiem, o czym mówisz, ale wysiadaj z mojego samochodu. Dobrze wiesz, o czym mówię. Nie, nie wiem, o czym mówisz. Wysiadaj. To się dowiesz. Z początku myślałem, że ty pedał jesteś, a ty ostatnie bydle jesteś. Bo ty gnoju świętości nie umiesz uszanować. A żona przyjaciela we wojsku jest święta, rozumiesz? Reklamację sobie załatwiłeś z armii i cwaniaczek jesteś? Ale na kompanii byś zdech pierwszego dnia i na gębę nic nie wyjaśnisz. W armii wszystko jest proste. Żony są w domach, a kurwy za płotem i trzeba być człowiekiem, a nie ściergą.